Dzień dobry, z tej strony Edyta, Vegan TV, zakręcamy Vegan Obiad. Nie wiem, czy też tak macie jak ja, że jak tylko robi się chłodniej, lubię jeść bardziej tłuste rzeczy, na przykład smalec kokosowy. I dzisiaj właśnie przygotujemy taki smalec, bo już Wam to kiedyś obiecywałam. Będzie on z dodatkiem boczniaków. Potrzebujemy do niego jedną cebulę. Ja mam też 3 ząbki czosnku. Będzie bez jabłka, ale jeśli chcecie, możecie oczywiście dodać. I do tego jeszcze ogonki boczniaków, takie drobno posiekane. Jeśli nie macie ogonków, no bo nie zawsze są sprzedawane boczniaki z ogonkami. Ja kupuję dla klientów boczniaki, to one są z ogonkami i czasami sobie zostawiam. One są pokrojone na takie drobne kawałeczki. Myślę, że tu jest jakieś 1,5 szklanki. Ja użyję 1/3 szklanki dobrej, najlepszej jakości oliwy. Możecie użyć dowolnego oleju. I najpierw zaczynamy od smażenia boczniaków. Jeśli nie macie ogonków, użyjcie normalnych części boczniaków, to znaczy boczniaków w całości drobno pokrojonych. Możecie też użyć pieczarek. Trochę przypiekamy boczniaka i wrzucam resztę. Jeśli chcecie, żeby było słodsze, możecie dodać też jabłuszko otwarte albo pokrojone. I olej kokosowy, taki bezzapachowy teraz. Na ten moment szklanka oleju kokosowego. Łyżeczkę papryki wędzonej. 2 łyżki majeranku. I dodaję do tego 1/3 szklanki suchego granulatu, żeby było trochę bardziej gęste. Wszystko jest fajnie usmażone. Czuję, że jest dosyć mocno słony. Wiadomo, że zupełnie inaczej smakuje to, a raczej nie smakuje na ciepło, niż później na zimno. No i teraz gotowy przekładamy do słoiczków albo miseczek. Można mu się pozwolić trochę uspokoić. No i zawsze najpierw na spód gęste, to i tak sobie opadnie, ale żeby było mniej więcej równo w każdym słoiku. Tak mniej więcej porówno staram się to zrobić. I tak zazwyczaj, i tak wszystko opadnie na dół. No i cała filozofia. Teraz zostawiamy go do ostygnięcia. Ja wolę nalać mniejsze słoiczki i mniej, żeby nie było tak, że mam 10 cm tłuszczu i na samym spodzie odrobinę tego smażonego boczniaka z cebulą i granulatem sojowym. Pokażę Wam go później, jak ostygnie. Będziemy testować i smakować. Mój smalec kokosowy zdążył już się wystudzić, ale jeszcze nie zesztywniał aż tak bardzo, żeby trzeba było go wyciągać wcześniej, wręcz przeciwnie. O nie, twardy jest już. No, dużo jest w środku boczniaków. No już jest mocno twardy. Jeśli nie dodacie papryki wędzonej, nie będzie pomarańczowy, tylko będzie biały. Ale ja uwielbiam dodatek papryki wędzonej w smalcu. Już mi ślinka cieknie na niego. Uwielbiam to. Jest tak dosolony, że nic już więcej nie potrzeba. Jeśli lubicie bardziej słodki, to tak jak mówiłam, możecie dodać do środka trochę jabłka. Granulat jest lekko chrupiący. Boczniaki są takie, że ich nie czuć, a dodają mnóstwo smaku. No po prostu boski. Nie jest sam tłuszcz, ale duża warstwa gęstego. Na wierzchu trochę tłuszczyku. Dobrze, że mam chleb. Co prawda nie pierwszej świeżości, ale w smalcu może być no po prostu boski. I za kilka złotych tak naprawdę muszę to policzyć. Macie 3 słoiczki, gdzie jeden w sklepie kosztuje chyba 6. Dzięki wielkie, że jesteś, oglądasz.
Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie zostaw subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o każdym nowym filmie. I zapraszam na moje live'y z kuchni albo z domu. Z kuchni środa, czwartek, piątek o 9:30. Również poniedziałki 9:30, sobotę i niedzielę 19:30. Taki słoiczek, to można 2-3 osoby zjeść na raz. Trochę może pieprzu więcej? Jestem w niebie. Dajcie znać, czy lubicie taki kokosowy smalec, czy wolicie na przykład fasolowy. Fasolowy już robiłam, ale chętnie powtórzę. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!